Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do najnowszego materiału. Moi stali widzowie bardzo dobrze wiedzą, jakie jest przesłanie mojego kanału. Przestrzeganie przed środkami dopingującymi przestrzeganie przed skutkami ubocznymi środków dopingujących. Przede wszystkim przestrzega młodych adeptów kulturystyki. Mój kanał jako pierwszy na YouTube, który został założony w roku 2008, przestrzega wszystkie osoby, w tym też osoby młode, a może i przede wszystkim osoby młode, młodych adeptów kulturystyki, przed skutkami ubocznymi środków dopingujących. Ale nie tylko informuję na swoim kanale, też bardzo często walczę z takimi osobami, które polecają środki dopingujące między innymi z takimi osobami jak Paweł Węglarz, który nielegalnie, niezgodnie z polityką YouTube. Zaznaczam jeszcze raz, niezgodnie z polityką YouTube, a więc jego kanał nie ma prawa bytu na platformie YouTube. Urządził sobie reklamę swojego sklepu, w którym sprzedaje, można być, że już sprzedawał, a do tego zaraz dojdziemy, środki, które są niebezpieczne dla życia, dla zdrowia człowieka. Bardzo dobrze wiecie, ci, którzy śledzą mój kanał, że rozpocząłem taką wojnę z Robertem Burnejką, który już nie sprzedaje tych nielegalnych środków na terenie Polski. Zostało to zablokowane i Robert Burnejka poniesie konsekwencje. Teraz Paweł Węglasz, który, jak już wspominałem wcześniej, rozpoczął sobie reklamę. Kampanię reklamową. Jeszcze raz wspomnę nielegalnie niezgodnie z polityką YouTube. Jeszcze raz pozwolę sobie wspomnieć, jego kanał nie ma prawa bytu na YouTube. Nie wiem, jakim sposobem administracja YouTube nie, re, nie reaguje na tego typu działania. Są to działania osób, które nie mają kręgosłupa moralnego. Paweł węglas, co widać tutaj bardzo dobrze, na każdym ze swoich materiałów. Może na większości swoich materiałów, reklamował swój sklep internetowy, w którym sprzedawał środki niewiadomego pochodzenia środki, które są nielegalne do sprzedaży na terenie Polski. Ja postanowiłem 28 października zawiadomić GIS i zawiadomić Ministerstwo Zdrowia. GIS zawiadomił prokuraturę. Kilka dni później sklep Pawła Węglarza został zamknięty. A Paweł Węglarz został zatrzymany. Prawdopodobnie wyszedł za kaucją, o czym sam wspomina. Ja zostałem poinformowany o podjęciu działań ze strony prokuratury, ze strony Gisu. A więc, jak dobrze widzicie, widzowie, kochani, mój kanał nie jest tylko kanałem, który informuje, ale kanałem, który działa. Bo informacja to jest troszeczkę za mało, trzeba działać. Różne kanały, jak na przykład kanał Stalowy Szok, też o tym informowały o mojej wojnie z Pawłem Węglarzem. Można powiedzieć, że wymierzyłem w niego najcięższe działa, żeby zlikwidować ten nielegalny proceder. Nie byłem, nie byłem w tym osamotniony z tego powodu, że bardzo często pomagali mi widzowie mego kanału. Za co bardzo chciałbym podziękować za wsparcie, za pomoc. I to nie tylko w tej sprawie. Też w sprawie Roberta Burnejki, która zakończyła się jak najbardziej pozytywnie. Teraz, jak możecie zobaczyć, sklep Pawła Węglarza został zablokowany i Paweł Węglarz czeka na sprawę sądową. Mam nadzieję, że poniesie konsekwencje. Jeszcze raz tutaj chciałbym się zwrócić do administracji YouTube. Jakim sposobem wy pozwalacie na coś takiego? Paweł Węglarz, a więc kanał Pawła Węglarza, jest niezgodny z waszą polityką. Jest tutaj promocja nielegalnych środków, które są nielegalne na terenie Polski. Paweł Węglarz. Za pośrednictwem waszej platformy, a więc poniekąd wy też jesteście winni, bo nie reagujecie, rozpoczął sobie kampanię reklamową sklepu, który został już zatrzymany dzięki działaniom prokuratury. Za co zaraz podziękujemy. I Paweł Węglarz dalej prowadzi ten kanał i dalej wspomina o środkach dopingujących, dalej promuje środki dopingujące. A więc Moje pytanie jest tutaj do administracji YouTube. Jakim sposobem wy jeszcze pozwalacie, żeby ten kanał istniał na waszej platformie? Jeżeli ktoś to zobaczy z administracji, to proszę, żeby to wyjaśnić, no bo przecież to nie jest zgodne z waszą polityką. Następna sprawa, to chciałbym tutaj wspomnieć, że Paweł Węglarz bardzo często atakował mnie. Osobę, która prowadzi kanał, przestrzegający przed skutkami ubocznymi środków dopingujących. Z tego powodu, że jest to człowiek, który nie ma kręgosłupa moralnego. On za pieniądze zrobi wszystko. Nawet sprzeda środki niewiadomego pochodzenia. Nie wiadomo, co jest w tych środkach. Jeszcze raz wspomnę. To są środki, które są szkodliwe dla życia i zdrowia ludzkiego. Bez weryfikacji wieku. On te środki sprzedawał na terenie Polski. Teraz, ludzie, którzy mają dzieci, zastanówcie się, że ten człowiek mógł sprzedać te środki waszemu synowi bez żadnego problemu. Wasz syn, twój, twój mógł kupić te środki z tego powodu, że obejrzał ten materiał na platformie YouTube, gdzie nie ma tutaj. Obostrzeń do, jeżeli chodzi o wiek, żadnych obostrzeń tutaj nie ma. Nie ma tutaj plus 18. Każdy, każdy nastolatek mógł wejść, zobaczyć reklamę środków, później w opisie materiału sklep Pawła Węglarza i zakupić ten środek. Dobrze słyszycie. I mógł się zatruć, wasze dziecko. Z tego powodu, że po pierwsze, platforma YouTube na to zezwala, więc nie reaguje, mimo tego, że jest to niezgodne z ich polityką. Dwa, że człowiek, który moim zdaniem jest bydlakiem, bez zasad moralnych sprzedaje takie środki na terenie Polski. I mam nadzieję, że sprawa sądowa pokaże temu człowiekowi, że jest to niedopuszczalne, że nie wolno truć ludzi w Polsce. I nie tylko w Polsce. I jeszcze chciałbym tutaj przypomnieć przez chwilkę, że Paweł Węglarz jest asystentem. Nawet nie wiem, co znaczy w tym przypadku asystent. Może po prostu osoba, która sprzedawała nielegalne środki na terenie Polski, środki niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, człowiek, którym zajęła się prokuratura, no to ten asystent asystent medyczny chyba on tak siebie nazywa, podsyła doktorowi Dworniczakowi ludzi, którzy rzekomo potrzebują terapii zastępczej. Tutaj mam pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Czy to czasami tak nie wygląda, że Paweł Węglarz podsyła doktorowi Dworniczakowi ludzi, którzy chcieliby wejść na cykl sterydowy? To jest, można powiedzieć, że taka kwestia Otwarta, sprawa otwarta i sprawa do sprawdzenia jak najbardziej, a więc Ministerstwo Zdrowia mogłoby się też tym zainteresować. Jeszcze chciałbym przypomnieć, że z Pawłem Węglarzem, osobą, która aktualnie, którą aktualnie zajmuje się prokuratura, tutaj widać, że współpracuje, no, nagrywa z nim jakieś materiały czy tworzy z nim jakieś materiały on Moszny. Szymon Moszny tworzy materiał z osobą, która nie ma kręgosłupa moralnego i zajmuje się sprzedażą. Czy już zajmowała się sprzedażą, bo aktualnie Pawłem Węglarzem zajęła się prokuratura. Więc z Pawłem Węglarzem tutaj nagrywa Szymon Moszny. Pytanie do Szymona Mosznego: jak ty się nie wstydzisz, z taką osobą w ogóle przebywać, takiej osobie podawać rękę, osobie, która. Za nic ma życie i zdrowie człowieka osobie, która otworzyła sobie sklep internetowy i kampanię reklamową za pośrednictwem kanału YouTube. Tego oto sklepu internetowego, w której sprzedawała ta osoba, a więc Paweł Węglarz, niebezpieczne środki dla zdrowia i życia człowieka. Jak ty się nie wstydzisz, Szymonie, możny, z taką osobą przebywać. Następna bardzo istotna sprawa to chciałbym przypomnieć, że Michał Karmowski i Radosław Słodkiewicz, ambasadorzy firmy SFD, też reklamują i polecają te niebezpieczne środki dla życia i zdrowia człowieka. I tutaj mam taką propozycję dla Michała Karmowskiego, Radosława Słodkiewicza. Prosiłbym Was, żebyście zaprzestali reklamy i współpracy z tymi. Firmami, których niewątpliwie właściciele nie mają kręgosłupa moralnego, trują młode osoby w Polsce, młodych adeptów kulturystyki, chciałbym, żebyście zaprzestali współpracy z tymi firmami. Jeżeli nie zaprzestaniecie współpracy z tymi firmami, to ja podejmę działanie. Po pierwsze, będę walczył z tymi firmami, tak samo jak walczyłem tutaj z Pawłem Węglarzem, a po drugie, będę nagłaśniał to w social mediach. Z którymi firmami współpracujecie i jakie środki polecacie? Także tutaj bym się zastanowił na Waszym miejscu. Następna sprawa chciałbym poinformować te firmy, które są zarejestrowane za granicą, że na teren Polski też nie możecie wysyłać tych środków co jest nielegalne wysyłanie tych środków na, terenie, na teren Polski. Więc jeżeli zobaczę, że sprzedajecie środki z terenu Anglii na teren polski, poinformuje bardzo sprawnie GIS i Ministerstwo Zdrowia. A Ministerstwo Zdrowia i GIS poinformują prokuraturę. I podejrzewam, że posypią się listy gończe. A więc tutaj też na waszym miejscu bym był bardzo ostrożny. Bo oczywiście mamy takich cwaniaków, którzy zarejestrowali swoje firmy w Anglii. No, bo w innych krajach, i wysyłają te środki na teren polski. Chciałbym was poinformować, że to, co jest nielegalne na terenie Polski, nie możecie tego wysyłać na teren polski. Czy to jest dla was jasne? Jeżeli to nie jest dla was jasne, to prawdopodobnie prokurator wam to wytłumaczy w inny sposób. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że Grzegorz Wałga, ambasador firmy KFD. Reklamuje te niebezpieczne środki dla życia i zdrowia człowieka. I tutaj prośba do właściciela firmy KFD, żeby powstrzymał te działania. Jeżeli nie, też będę musiał poinformować prokuraturę. I nie dlatego, że jestem konwidentem, bo tutaj trzeba zapoznać się ze znaczeniem słowa konwident. Ale tylko dlatego i wyłącznie z tego powodu, że nie lubię bydlactwa i ludzi, którzy nie mają kęgosupa moralnego, i za kilka złotówek staram się zniszczyć komuś zdrowie i życie. Z tego i wyłącznie powodu zgłoszę tą sprawę. I tylko i wyłącznie z tych pobudek. A więc podsumowując. Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować GISowi i Ministerstwu Zdrowia, oczywiście prokuraturze, za bardzo szybkie i sprawne działanie w sprawie Pawła Węglarza. Oczywiście są też inne dowody w sprawie Pawła Węglarza, m.in. pośrednictwo przy sprzedaży środków dopingujących. Ja te dowody posiadam i te dowody zostaną przesłane na prokuraturę. I i jeszcze chciałbym raz odnieść się do tych influencerów, którzy reklamują te środki. Jeżeli nie zaprzestaniecie tego robić, będę musiał zgłosić tą sprawę do odpowiednich służb, do właścicieli firm suplementacyjnych. Musicie sprawdzić, co reklamują wasi ambasadorzy. Jeżeli zobaczysz, że ambasadorzy firmy KFD bądź SFD, Bądź też innych polskich firm reklamują te środki, będę te sprawy nagłaśniał. I będę mówił, ten i ten ambasador firmy KFD czy firmy SFD reklamuje niebezpieczne środki dla życia zdrowia człowieka, a właściciel tej i tej firmy nic z tym nie robi. Tylko dalej trzyma u siebie tego człowieka jako ambasadora. A więc prosiłbym tutaj ambasadorów przede wszystkim i właścicieli żeby się tym zainteresowali, bo można ponieść konsekwencje z tego tytułu jak widać. A więc nie idzie to w parze, jeżeli reklamujecie środki zdrowotne suplementy,, tak, które mają kogoś wspomagać w sposób zdrowy i nie można w tym samym momencie trzymać u siebie ambasadora, który za parę złotówek reklamuje, Niebezpieczne środki dla życia i zdrowia człowieka. Środki, które jeszcze raz powtarzam, są nielegalne do sprzedaży na terenie Polski. Jest to jawne łamanie prawa, o czym się dowiedział właśnie Paweł Węglarz i wcześniej Robert Burnejka. Oczywiście z moją pomocą, bo jak już wcześniej wspomniałem, mój kanał nie jest tylko od informacji, a mój kanał jest od działania. Ja podejmuję działanie przeciwko takim właśnie osobom. I jeszcze raz chciałbym się zgłosić na końcu, zwrócić jeszcze raz chciałbym się na końcu do administracji YouTube. Dlaczego zezwalacie na jawne łamanie zasad Waszej platformy? Ten człowiek, jeszcze raz powtórzę, co można bardzo szybko sprawdzić, reklamuje niebezpieczne środki na Waszej platformie, swoją stronę internetową, która już aktualnie oczywiście jest wyłączona za sprawą działań prokuratury. On to reklamuje i to sprzedaje. Jeszcze podaje kody promocyjne. Dziękuję wszystkim za uwagę. Widzowie, kochani, możecie napisać, czy podobają Wam się działania, które prowadzi mój kanał. Jeszcze raz chciałbym też podziękować widzom, którzy byli zaangażowani w tą sprawę. Oczywiście, też za cierpliwość w tej sprawie. I oczywiście, sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. A był to Patryk 2703, właściciel kanału, najstarszego kanału na YouTube. Jeżeli chodzi o przestrzeganie ludzi przed skutkami ubocznymi środków dopingujących i walkę z takimi bydlakami, którzy nie mają kręgosłupa moralnego i chcieliby was za parę złotówek zatruć, bądź wasze dzieci. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam. I do następnego. Ponieważ, mimo że Patryk jest donosicielem z pasji, to nie jest skuteczny i jeżeli buddę zatrzymali, to na pewno zrobił to ktoś inny. A few moments later. Oraz dlaczego strona Herofarm nie działa, nie można nic zamówić. Dzisiaj Wam o tym opowiem. Prokurator po zgłoszeniu gis skierował sprawę do sądu, a ja wyszedłem za kaucją w wysokości 100 tysięcy złotych, więc troszeczkę sporo. To niemożliwe. Najwięcej i najbardziej spektakularne przemiany w Polsce. Chcesz zmienić swoją sylwetkę, ale brakuje Ci motywacji? Źle się czujesz w swoim ciele? Uwierz w siebie i spełnia swoje marzenia. Wykonaj pierwszy krok, napisz do mnie. Dzięki mojej pomocy możesz osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Treningi personalne i plany dietetyczne. Trening domowy, plan treningowy i dietetyczny dla par. Konsultacje online, modelowanie sylwetki, treningi indywidualne, analiza Twoich postępów, suplementacja. Budowanie masy mięśniowej, redukcja wagi ciała, współpraca. www.patryk/2703.com. Spełniaj swoje marzenia.